zmęczonej głowie przewijają mi się wszystkie informacje z dzisiejszego dnia. Mam ciekawą pracę, gdzie newsy często graniczą z absurdem. Dziś zajmowałem się tym, że Federacja Rosyjska, obwód leningradzki, odwołała popularny spływ lalkami erotycznymi – Bubble Baba Challenge. Ze względu na zmianę nastawienia lokalnych władz do wydarzenia, które odbywało się regularnie od 2003 roku. Rosjanin, który musiał mieć ukończone 16 lat, przynosił nadmuchiwaną lalkę, przechodził test na trzeźwość i już mógł ścigać się na rzece. W 2024 roku odpowiedź delegacji rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie wydarzenia była negatywna. Stanowczo zalecamy, aby go nie organizować. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk i jestem autorem książki Światy Lękowe. Już teraz możesz ją zamówić na światylękowe.pl. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, raczej dobry wieczór, bo również i o tej porze Państwo nas słuchają. Marek Kozubel, czyli raport z frontu, kłaniam się nisko. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. I chciałbym się zapytać w takim razie o to, co się dzieje w obwodzie kurskim tym razem. No, wczoraj Rosjanie zaczęli uderzenie w obwodzie kurskim. Według różnych źródeł zaczęło się od ataków piechoty. Nawet początkowo niektórzy ukraińscy żołnierze w swoich kanałach telegramowych się z tego śmiali, że po prostu Rosjanie powtarzają donbaską taktykę rzucania mięsem armatnim, ale później okazało się, że do ataku gdzieś mniej więcej w godzinach południowych ruszyły również jednostki wzmocnione sprzętem pancernym, czyli czołgami, BWP-ami. I tak właśnie było tutaj w rejonie, takim można powiedzieć trójkącie, Lubimowka, Nowoiwanowka, tutaj jeszcze Leonidowo, Zeleni Szlach, tutaj są takie właśnie miejscowości. Rosjanie uderzyli właśnie w ten trójkąt, tak go tutaj troszeczkę wybili, ale nie byli w stanie wczoraj, ale także prawdopodobnie i dzisiaj, utrzymać tutaj pozycji. Wczoraj właśnie w tym rejonie Rosjanie wykorzystali mniej więcej około 30 pojazdów pancernych, z czego od 12 do 16 zostało przez Ukraińców zniszczonych. Również w tej walce zginęło bardzo wielu żołnierzy rosyjskiej piechoty i dzisiaj okazało się, że potwierdzono również fakty wzięcia do niewoli części rosyjskich piechurów, którzy w tym rejonie, w tym trójkącie zostali pozostawieni. Bardzo prawdopodobne jest to, że mowa tutaj głównie o rannych. No i z rozmów z Ukraińcami wynika, że ci rosyjscy żołnierze no po prostu nie charakteryzują się jakimś wysokim morale, więc bardzo prawdopodobne jest to, że są to przede wszystkim żołnierze jakichś jednostek, powiedzmy, motopiechoty. I tutaj jeszcze warto dodać, że powodem tego, że Rosjanom udało się tutaj wybić ten klin, on co prawda przez to, że Rosjanom tutaj nie udało się utrzymać pozycji, ale i, z drugiej strony Ukraińcy mają pewne też problemy, żeby ten teren w pełni odzyskać. Powodem tego chwilowego rosyjskiego sukcesu było to, że ukraińscy dowódcy różnych oddziałów, które tutaj stacjonowały, mieli po prostu problem w zakresie współpracy. Albo inaczej, nawiasem mówiąc, nie utrzymywali ze sobą kontaktu, choć środki łączności posiadali. Także być może Rosjanom nie udałoby się uzyskać czegoś nawet takiego małego, gdyby właśnie nie tutaj pewne faktyczne z kolei błędy popełnione przez ukraińskich oficerów. Później jednak no, miało miejsce, można powiedzieć, swego rodzaju otrzeźwienie, wykorzystując to, że była możliwość połączenia się, skonsultowania, zorganizowania, skoordynowania jakiegoś tutaj kontruderzenia, udało się Ukraińcom jakoś tutaj tą sytuację opanować. Jeżeli chodzi o wieś Lubimowka,
to prawdopodobnie jest ona w dużej mierze nadal kontrolowana przez stronę ukraińską. Reszta znajduje się na ziemi niczyjej. Jeżeli chodzi o Nową Iwanówkę, to ponoć tutaj sytuacja jest podobna, albo na chwilę obecną jesteśmy w tym momencie, gdy Ukraińcy próbują tutaj tą szarą strefę ponownie opanować. Ukraińcy twierdzą, że dzisiaj udało im się część tego terenu odbić. Niewykluczone, że odbili oni też wieś Zielony Szlach, gdzie znajduje się dość ważne skrzyżowanie pomiędzy Lubimowką i Nowo-Iwanowką. Także tutaj jak na razie nadal trwają walki, ale wbrew wczorajszym, takim mocno pesymistycznym dla strony ukraińskiej doniesieniom, czy wręcz niekiedy interpretacjom, bo pamiętajmy, że jeszcze wczoraj pojawiły się pewne sygnały, że sytuacja nie jest wcale aż tak fatalna. Także no tutaj widzimy ewidentnie, że takie sygnały, że tutaj wszystko się zaczyna sypać, są po prostu trochę przesadzone. Aczkolwiek to rosyjskie uderzenie klinem właśnie w tym rejonie zagraża ukraińskim oddziałom, które się znajdują w rejonie Olgowki i które oskrzydlają osaczoną wieś Kremiannoje. Dlaczego? Chodzi o to, że w przypadku, gdyby Rosjanom tutaj ten atak się udał i utrzymaliby oni swoje pozycje w tym trójkącie, a nawet posunęli się jeszcze dalej, to Rosjanie w połączeniu z atakiem na Małą Łochnię mogliby tutaj dokonać, po prostu no, stworzyć taki duży kocioł, dokonać osaczenia oddziałów ukraińskich właśnie w rejonie Olgowki, wokół Kremiannoje, a nawet tutaj pod miejscowością Pogrebki. Temu właśnie zagrożeniu udało się Ukraińcom zapobiec. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że walki trwają nadal. Ukraińcy nadal donoszą, że Rosjanie dosyłają kolejne oddziały w ten rejon, nie poddają się. Także bardzo prawdopodobne jest to, że dopiero wykrwawienie tych jednostek, które Rosjanie tutaj mają teraz na miejscu, doprowadzi do kolejnego, można powiedzieć, takiego okresu ciszy. Umownej ciszy, pamiętajmy, bo to nie jest tak, że wtedy zupełnie nie strzelają do siebie obie strony, że mamy jakąś dziwną wojnę, nic z tych rzeczy, ale chodzi o to, że dojdzie do ponownie do takiego okresu, kiedy będziemy mieć bardzo taką niską dość aktywność działań na tym odcinku. Także jak widzimy na razie w wyniku rosyjskiego uderzenia, ta ukraińska strefa kontroli w rejonie od Sudży do Olchowki zaczyna przypominać swego rodzaju głowę smoka. No i właśnie Rosjanie tutaj próbowali zająć to, co się znajduje w, można powiedzieć, tej paszczy tego stwora. Nie jest to oczywiście jedyne miejsce, gdzie doszło do intensywnych walk po obu stronach, intensywnej próby zmiany sytuacji z inicjatywy rosyjskiej. Tutaj w rejonie wsi Wesołe doszło do bardzo ciekawej sytuacji, bo choć Rosjanie zdołali przejąć przynajmniej część tej wsi w swoje ręce, to Ukraińcy kontrolują teren, głównie leśny, po obu stronach tej miejscowości, no i jeszcze zajmują stanowiska na południe od niej. Także można powiedzieć, że atak rosyjski, choć zakończył się wyrzuceniem Ukraińców z Wesołe, to mimo wszystko Rosjanie teraz tutaj znajdują się w bardzo nieciekawej sytuacji z uwagi na to, że Ukraińcy kontrolują teren po obu stronach, a także na południe od tej miejscowości. Wesołe jest po prostu w tym wypadku oskrzydlone i pytanie, czy taka sytuacja będzie Rosjanom odpowiadać, czy być może wycofają się stamtąd, podobnie jak to miało miejsce pod Nowo-Iwanowką. Warto jednak jeszcze zwrócić uwagę na teren na południowy wschód od Sudży, bo Rosjanie również nacierają w tym rejonie. Tutaj warto podkreślić, że w tym wypadku na tym odcinku mapa portalu Deep State nie do końca precyzyjnie przedstawia linię frontu, bo bardzo prawdopodobne jest to, że borki znajdują się w rękach rosyjskich, albo jeżeli już, to w najlepszym wariancie dla strony ukraińskiej ta wieś znajduje się w strefie niczyjej, w co jednak osobiście wątpię.
Także tutaj walki toczą się właśnie już w rejonie Plechowo. I tutaj właśnie sami Ukraińcy donoszą, że Rosjanie też wykorzystują sprzęt pancerny, zagrażają tutaj temu wschodniemu skrzydłu operacji kurskiej. No, jeżeli tutaj chodzi o obwód kurski, to to jest właściwie wszystko. Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o Donbas, to na razie bez zmian. Jeżeli chodzi o Donbas, to zmiany są naprawdę bardzo znikome. Oczywiście nie można zapominać o tym, że Rosjanie cały czas tutaj naciskają, ale na razie nie dochodzi tutaj do bardzo istotnych zmian na linii frontu. Nawet na chwilę osłabło natarcie rosyjskie w rejonie Wuhledaru, ale bardzo prawdopodobne jest to, że tutaj Rosjanie na chwilę obecną po prostu reorganizują swoje siły, czekają na rezerwy i niedługo wznowią natarcie na północny zachód, oczywiście z zamiarem dotarcia pod Kurachowę. Bardzo prawdopodobne jest zresztą to, że Rosjanie już teraz planują, aby za jakiś czas po prostu odciąć drogi prowadzące do Kurachowego, byleby tylko nie wikłać się w walki miejskie, ponieważ mogą być one dla Rosjan bardzo kosztowne. Za to do innej ciekawej sytuacji doszło, co ciekawe, tutaj, w rejonie wsi Kamiańskie. Otóż kilka dni temu Rosjanie zajęli nad rzeczką, konkretnie na jej północnym brzegu, kilka opuszczonych budynków w szarej strefie. No i niedawno, wczoraj, ewentualnie przedwczoraj, Ukraińcy bardzo mocno ostrzelali tutaj Rosjan, wykorzystując drony FPV, a także moździerze, zadali Rosjanom dość duże straty, oczywiście jak na siły, które tutaj Rosjanie wykorzystali. Rosjanie sami oszacowali swoje straty na 22 straconych żołnierzy, Ukraińcy doliczyli się 23. Różnica tak naprawdę, jak widzimy, niewielka i tutaj zbieżność, jak widzimy, raportów dotyczących strat jest tutaj no, bardzo, bardzo ogromna. W każdym razie Rosjanie raportowali, że stracili dwóch poległych, 9 rannych i kilkunastu zaginionych. No i końcowo właśnie w wyniku Rosjan miał wychodzić 22 żołnierzy, Ukraińców wyszło, że Rosjanie jednak stracili o tego jednego więcej. W każdym razie Rosjanie zostali zmuszeni do tego, żeby się cofnąć na południowy brzeg tej rzeczki. Ale tutaj należy uprzedzić jedną bardzo ważną rzecz. Nie należy tego wydarzenia interpretować jako jakieś wielkie rosyjskie uderzenie na odcinku zaporowskim. Jak na razie, jeżeli już, to Rosjanie bardzo powoli gromadzą tutaj siły i póki co nic jeszcze nie wskazuje na to, aby przygotowywali się oni do jakichś większych działań. Próbowali oni również zająć szarą strefę w rejonie Robotne, ale tutaj też Ukraińcy ich dość mocno ostrzelali. Także tutaj Rosjanie, jeżeli już, to prowadzą działania bardzo ograniczone. Można powiedzieć, że nieco bardziej napięta robi się sytuacja w niektórych punktach na odcinku Słobożańskim. Oczywiście wiadomo, że jest dość ciężko w rejonie pomiędzy Selidowym a aglomeracją Hirnyk-Kurachiwka. Tutaj mowa oczywiście o Donbasie. No oczywiście wiadomo, że w Torecku trwają walki w centrum miasta, bo tam Rosjanie dokonali takiego klinu. Ale chodzi o to, że przynajmniej na razie nie ma tutaj dużych zmian na linii frontu. Walki pozostają ciężkie, ale na razie jeszcze no, nie ma na razie sensu aż tak mocno zwracać uwagę na te punkty. No, na chwilę obecną to najwięcej się właśnie działo, najbardziej dynamicznie było, jeżeli chodzi o linię frontu, właśnie w obwodzie kurskim. I bardzo dziękuję, Marek Zubol, dla Państwa dzisiaj po drugiej stronie. Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam serdecznie.